Aby rozpocząć pracę z cyfrowym podręcznikiem, należy zalogować się do aplikacji Macmillan Education Student. Po zalogowaniu wybieramy pozycję Digital Students Book, czyli cyfrowy podręcznik ucznia. Po wejściu w cyfrowy podręcznik należy upewnić się, że jego zawartość została pobrana. Jeśli nie, należy nacisnąć strzałkę u góry i pobrać zawartość podręcznika. W odróżnieniu od aplikacji działającej na komputerze, gdzie uczeń widzi całe strony z podręcznika, w aplikacji na telefony uczeń ma dostęp do listy wszystkich zadań interaktywnych z podręcznika. Od tego momentu uczeń może swobodnie poruszać się między wszystkimi zadaniami interaktywnymi. Aplikacja oferuje wiele typów zadań interaktywnych, zarówno zadań zamkniętych, jak i otwartych. Po oznaczeniu wybranych odpowiedzi, uczeń może sprawdzić je, klikając check. Uczeń może podjąć kolejną próbę wykonania zadania lub przejść do kolejnego. W aplikacji znajdują się również zadania sprawdzające umiejętność słuchania ze zrozumieniem, a uczeń w bardzo prosty sposób odtwarza nagranie. CD 1, track 6. Niektóre zadania wymagają wpisania poprawnej odpowiedzi. Wtedy aplikacja wykorzystuje klawiaturę telefonu. Przy użyciu aplikacji można również odtwarzać filmy gramatyczne. Ostatnia pozycja na widocznym ekranie to lista ze słownictwem z danego rozdziału, która została nagrana i można ją odtworzyć za pomocą aplikacji.